Cześć, witajcie bardzo serdecznie, z tej strony Roki. Dzisiaj zagramy sobie Farming Simulator 2013. Jest seria, którą zapowiadałem. Mam nadzieję, że będzie czuła się dużym powodzeniem. Więc zaczniemy. Ten zapis nieużywany, normalny. Hagenstedt. Rozpocznij karierę, poznaj szerokie spektrum działalności współczesnego rolnika. W tym trybie gry sam wyznaczasz sobie zadania. Chcesz kupić nowe pole i zwiększyć areał farmy? No dobra, to już sobie będziemy znać. Tego też nie chcemy. Tego. Z tego co pamiętam, to to jest mój. O, tam już podkowę widzę. W świecie ukrytych jest jeszcze 99 podków. Kto wie, czy. Kto wie, może znalezienie wszystkich przyniesie jakieś szczęście. O, oh, fuck. Szczęście. Teraz zobaczymy, jaka na początku masz do dyspozycji. Oczywiście wezmę kredyt. Może to będzie od razu cała suma, ale zobaczymy. Jest to traktor Bucher posiadane. Jest to traktor Bucher 6165A. Jego wartość to $65. A za nim stoi przyczepa. Ops. Za nim stoi przyczepa, nazywa się, jest firmy Krone. I nazywa się Kron Amsland za prawie 5000. Tutaj siewnik. A przed nim jeszcze stoi Kramer KL 2000. Tutaj jest siewnik Amazon DJ. Tych Kramerów mamy chyba 4. Tu są dwa obciążniki. Tu jest traktor Agron 55. Tu jest kultywator i pług. Tam jeszcze na polu widać tutaj kombajn. Poszukuję pracownika, żeby zaczął kosić. A ja pojadę posprzedawać te kramery. Kosisz? Dobra, to ja wysiadam. A ja pójdę do kramera. Sprzedam też od razu siewnik. Żeby nie tracić czasu na dwa dojazdy. No to akurat zbyt szybko nie jeździ, więc... Dlatego głównie to sprzedaję, ponieważ te dwa ciągniki wystarczą mi, a no po prostu nie, są według mnie bezużyteczne. Dla niektórych może są dobrą pomocą, na przykład nie wiem, przy wywożeniu czegoś, czy przy innych pracach, ale mi się nie przydadzą. Mi wystarczy ten czerwony Agron i żółty Bucher. Dojedziemy do sklepu, dostaniemy wtedy więcej pieniążków. Dojedziemy. Tutaj już widzimy sklepik. Tutaj widzimy znak z wszystkimi markami, które są dostępne w tym sklepie. Tak, no, tak mi się wydaje, że wszystkie są. Ale dojedźmy w żółtą strefę. A potem zobaczymy. Idziemy sprzedać. Sprzedaj. Sprzedaj. Mam już 17 tysięcy. Resztę tych wszystkich przedmiotów, które mam, sprzedam już tak automatycznie, że tak powiem. Kultywator. To. I to wszystko. Teraz kupimy kury. Weźmiemy traktor ten i skoczymy szybko do sklepu, żeby wziąć kredyt, przepraszam, nie wiem. Tutaj lekkie wejście do pokoju i troszeczkę się... Dojedziemy, weźmiemy kredyt i kupimy maszynę, które sprzedaliśmy, kultywator, znaczy lepsze, które, ale chodzi mi o do rzeczy, które służą do tego. Bierzemy kredyt. Weźmiemy od razu całą pulę, żeby nasza
Pożycz, 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 pożycz. Pożycz, pożycz. Dobrze, pożyczyliśmy już wszystko, ile mogliśmy, więc zacznijmy kupływać. Na pewno musimy kupić te trzy rzeczy, czyli kultywator. Ujoj. Kupimy może kultywator na początku. Ten. Pług, no to ten jest akurat taki. I siewnik, no nie stać nas akurat na ten. Ale kupimy. Ten ma 2,1, a ten 6 metrów. Ten już ma 8 metrów. To kupimy ten siewnik. Rzepa, lub traw. Dobra. Jeszcze ci co? I nawóz do nawozu. I jeszcze. To chyba byłoby. A, i to jeszcze sprzedamy. I kupimy 2 te. I to już chyba byłoby na tyle, bo 28 tysięcy to nic zbyt. Jeszcze nie kupimy. Chyba, że wymieniły jedną przy. Tak, zrobimy tak. Kupimy i kupimy to. Kupiliśmy ten niezły zasób naszych nowych maszyn. I teraz nie teraz on czasu może, żeby przetransportujemy je na naszą farmę. Ciążnik, nawoźnik, siewnik, pług, kultywator, traktor. Przejdziemy do niego i szybko weźmiemy, bo ile już. I jeszcze włączymy mapę. Na razie mamy tylko jeszcze jedno pole, które mam nadzieję, że powiększy się w niedługim czasie. Znaczy, nasz areał się powiększy w niedługim czasie. Weźmiemy tą przyczepę, podczepimy i zawieziemy do naszego pracownika, który tam już tak skończył. Znaczy skończył, chodzi, zabrakło już mu miejsca, żeby magazynować te tę pszenicę. Więc szybko podjedziemy. Mam nadzieję, że ta rura. O właśnie, idealnie. Szybko on to wysypie i będziemy mogli dalej. Od razu, zaraz będę jechał kultywatorem za nim. Bo ja moim. Według mnie kultywator, potem powinien jechać pług, opryskiwacz, siewnik. I ja tak będę grał. Nie wiem, różnie inni grają, ale mi się tak wydaje, że tak jest prawidłowo. O, tyłem. Wiem, że na pewno na tym polu 14, na 100%, już w przyszłości będę siał tam buraki albo ziemniaki. Już jestem tego pewien, że będę tak robił. Kultywator, to jest kultywator. Nie, to jest kultywator. Czekajcie. Tak, to jest kultywator. To jest kultywator. Mam nadzieję, że potem będziemy mieli już większe maszyny. I rozłożyć trzeba kultywator. I przejedziemy tylko do połowy, bo chciałem to też takie. Moje odcinki z pierwszej serii będą zawsze krótkie. Po to, żeby zapoznać się. Tutaj tylko początkowo dojdziemy gdzieś tak do środka i zakończymy ten odcinek. Więc opuść. Jedziemy. No i to się nie przyda. Jedziemy. Wiem, że niektórzy będą pisać w komentarzach, o, nie podnosi kultywatora, czy. Ale ja nie podnoszę i olewam takie komentarze. To jest mój styl gry i nikt wam nie każe oglądać moich odcinków. No, dościgniemy go i kończymy, bo coś mi się wydaje, że to będzie
Jeszcze jeden przejazd. I zakończymy, tak. W następnym polu pewnie spotkamy się, kiedy już to będzie pole zakultywowane do końca. Tak, tak zrobimy. I w tym miejscu podziękuję wam za uwagę. Tutaj będzie miało piękne widoki. O, no idealny widok. Aż se walnę screena. Dziękuję wam za uwagę. I cześć, i papa, i jeżeli film wam się spodobał, to oczywiście wiecie, co macie zrobić. Dziękuję za uwagę.